Dzień dobry, moi mili, dzień dobry. Witam Was serdecznie w czytaniu na pełnię w pannie, która to, w skrócie rzecz ujmując, zachęca nas do przeprowadzenia najróżniejszego rodzaju porządków, zarówno w życiu osobistym, w domu być może, w emocjach własnych, ok? Najczęściej prowadzi do usuwania z naszego życia tego, co już nam w jakimś znaczeniu nie jest potrzebne. Wiem, to może zabrzmi brutalnie, ale no, na tym mniej więcej polegają te energię. Natomiast to też z drugiej strony absolutnie nie oznacza, że mają wydarzyć się rzeczy rewolucyjne w Waszym życiu. Możecie podjąć jakieś ważne decyzje, ale nie musicie, bo kwestia porządkowania może skończyć się na wysprzątaniu na przykład własnego mieszkania, prawda? Albo po prostu ustaleniu granic w odchodzeniu od spraw niesatysfakcjonujących. Moi drodzy, i teraz tak, filmy zostały przygotowane przy współpracy z kanałem Spokojnie, to tylko astrologia. To jest wstęp do czytań. Za chwilę usłyszycie pana Tomasza i później ja do was wrócę z przesłaniem tarotowym. I chciałam jeszcze tylko zasygnalizować, że może zdarzyć się tak, że jakby przesłanie astrologiczne nie odnajdzie bezpośredniego związku, nie odnajdzie bezpośredniego przełożenia na karty tarotowe, czy też na przesłanie, czytanie tarotowe, więc wydaje mi się, że w zasadzie tym lepiej, dlatego że część z Was być może będzie mogła czerpać informacje z dwóch odrębnych źródeł. Do dzieła, kochani, także zapraszam serdecznie i przechodzimy do filmu astrologicznego. Drogie byki, dla Was będzie to czas przede wszystkim odpowiedzenia sobie na pytanie, jaką funkcję, jaką rolę pełnię w grupie. Tutaj musicie szczerze sobie powiedzieć, ile poświęcałyście, ile poświęcaliście z siebie, z Waszej indywidualności, oryginalności, autentyczności na rzecz ludzi, z którymi chcielibyście mieć coś wspólnego, do których chcielibyście przynależeć. I tutaj nie będzie można dłużej się oszukiwać, nie będzie można dłużej już odrąbywać części siebie, tylko po to, aby stać się elementem jakiejś całości. Stąd też dni wokół pełni będą dla Was momentem rewizji, zwłaszcza relacji przyjacielskich, a także tych grup, które realizują jakieś większe cele społeczne. Tutaj chodzi także i o firmy, które współtworzycie. Także życzę Wam dużo odwagi i śmiałości w przyglądaniu się tego, jak jest naprawdę. Moje drogie byki, sprawdźmy w takim bądź razie, jakie informacje będą dla Was dodatkowo. Okej, okay, królowa mieczy, to jest faktycznie i zmiana, okej, okay, i umiarkowanie. Super energia, słuchajcie. Ja uważam, że jest piękna, naprawdę. Tutaj na spodzie jest 10 kielichów, czyli takie poczucie, że o czym ja myślę i czego ja pragnę, co chciałbym zmienić i jak to zrobić, żeby uzyskać jakąś tam pełnię szczęścia i satysfakcji, okej? Okay? W tym kierunku te myśli podążają. Jak wyczyścić jakąś konkretną sytuację, w której jesteście, jakąś relację, która jest dla Was ważna, ponieważ mi się tutaj ten diabeł pokazał, no to powiem, z jakichś takich okoliczności, które mogły nie być dla jej najwyższego dobra. I ta królowa mieczy to jest właśnie osobistość, która jest w stanie swoją prawdomównością doprowadzić do zmiany. Po prostu doprowadzić do zmiany. Okay? Zmiana, która może nie być łatwa, więc też część z Was, powiem szczerze, może przeprowadzić trudną rozmowę z kimś. Trudną. Na przykład, nie chcę powiedzieć postawić ultimatum, bo to nie o to mi do końca chyba chodzi, ale zakończyć coś, próbować zakończyć, albo jednak słuchajcie, no określić swoje stanowisko. Tak? Określić swoje stanowisko w tym znaczeniu, że powiedzieć otwarcie o no jeśli to jest relacja, to powiedzieć otwarcie o
nie wiem, zachowaniach drugiej strony albo postawie drugiej strony, która nie wzbudza w Was entuzjazmu, może tak powiem. Czyli nie spotyka się z Waszym zrozumieniem, bo to chodzi o miłość tutaj. A i tutaj, wiecie, no w kochankach często mamy rozdroże. Czyli jeśli było jakieś, powiedzmy sobie, decyzje do podjęcia, jeśli były jakieś dylematy, jeśli były wybory, to wydaje mi się, że ta karta tutaj transformacji mówi o tym, że przynajmniej mamy jasność i coś, jeśli to była sytuacja na przykład takiego wahania się, czy to jest dla mnie, czy to nie jest dla mnie, czy może dwie osoby na przykład nas interesowały, czasami tak się zdarza przecież, to tutaj następuje taka zmiana, że coś jest już zamknięte. Idę w jakimś konkretnym kierunku i bardzo się z tego cieszę, jest słońce. Bardzo się z tego cieszę, jestem z tego powodu szczęśliwy, szczęśliwa. To jest zmiana natury romantycznej. Bardzo, bardzo, bardzo fajna, słuchajcie. Naprawdę piękne macie karty. Miłość. Wyjście z takiego, właśnie oczyszczenie się. Wyjście z takiego zaplątania jakiegoś. Nabranie być może zaufania do danej sytuacji. Ale też ustanowienie zdrowych granic i barier. Okej? Okay? Po prostu. I ta królowa mieczy ustanowi na pewno granice i bariery. Macie w ogóle same wielkie arkana, oprócz królowej mieczy. Natomiast to i tak jest bardzo ważne. Bardzo fajna energia, bardzo. Dziesiątka kielichów, no oczywiście to nie są wielkie arkana, ale to było na spodzie. Dziesiątka kielichów, czyli jakby Mars w rybach, czyli też powiedzmy sobie takie dążenie do perfekcji emocjonalnej. Tak to nazwę, czyli dążenie do perfekcji emocjonalnej, czyli eliminowanie w moim odczuciu, tak jak ja tutaj widzę i czytam dla Was te karty, czyli eliminowanie tego rodzaju sytuacji, zachowań, no wszystkiego tego, co tej, nazwijmy to perfekcji, chociaż wiemy, że nie ma perfekcyjnego, ale idealnego świata, ale może tego, co mogłoby zakłócić gdzieś tam dojście do tego happy endu. Piękne macie czytanie, moje drogie byki, naprawdę. Okej. Kochaj to, kim jesteś. Doczytam Wam. Bądź sobą, kochaj to, kim jesteś. Jesteś absolutnie wyjątkowy, jak każdy z nas zresztą. Pokochaj też osobę, którą jesteś. Uwierz w siebie, kochaj siebie samego, a energia płynąca z tej miłości pomoże Ci spełniać marzenia. I to jest właśnie też energia tutaj tej prawdy wielkiej. Dlatego, że tu mamy wielką bystrość i taką racjonalną ocenę. Trudno, jakby to powiedzieć, nie dacie się wyprowadzić w pole, ale to po pierwsze. Po drugie, nie, jakby dla swojego najwyższego dobra, jakby nie zgodzicie się gdzieś tam na jakiegoś rodzaju sytuacje, które no właśnie powodują, że moglibyśmy mieć do siebie jakieś wyrzuty sumienia, w stosunku do siebie jakieś pretensje później. Kochaj to, kim jesteś. Bardzo macie piękne czytanie. Słuchajcie, byki, trzymam za Was kciuki bardzo mocno. Uważajcie na siebie, pozdrawiam i do usłyszenia.